Remont oddziału kardiologicznego w Pilskim Szpitalu rozpoczął się na początku czerwca. Będzie to kompleksowa przebudowa. Rozpoczynamy kolejny etap prac, którego celem jest oddanie oddziału kardiologicznego z bazą 35 łóżek, w tym 10 łóżek intensywnego nadzoru oraz dwóch pracowni hemodynamiki. To zamknie cały cykl inwestycyjny. Do czego ponad rok temu zobowiązała się firma American Heart of Poland, która będzie zarządzać oddziałem pilskiej kardiologii przez najbliższą dekadę. W ramach umowy podpisanej ze szpitalem w ciągu 2 lat nowy zarządzający miał zainwestować w oddział 10 milionów złotych. W tym momencie już zdradzę, że wartość tych nakładów, bo mam taką informację od Państwa, ona można powiedzieć jest podwójna, prawda? To jest nawet przeszło 20 milionów. Podkreślam, to są pieniądze, które zaoszczędził powiat, to są pieniądze, które zaoszczędził szpital. Oddział kardiologii będzie także wyposażony w nowoczesny sprzęt. Tak duży remont wiąże się z reorganizacją szpitala. Tymczasowy oddział kardiologii został przeniesiony z piętra 3 na 6. Warunki, które zostały tutaj stworzone i zabezpieczenie na czas remontu, niczym nie zmieniają bezpieczeństwa pacjentów, którzy tutaj trafiają, czy to w trybie nagłym, czy hospitalizacyjnym. Natomiast będziemy funkcjonować przez ten okres pół roku tak, żeby każdy pacjent, który się tu trafi tutaj do szpitala, był pewnie zaopiekowany. Prace zakończą się najprawdopodobniej w pierwszym kwartale przyszłego roku.